Ja tutaj takie rzeczy, a Eryk od majonezu. Ja tutaj takie rzeczy, Eryk w tle słoikiem od majonezu. Sztuka. Przeszkadza mi w nagrywaniu. Zjadł cały słoik majonezu sam. Ja nie jem majonezu. Też macie takie problemy? Czy tylko ja? Cześć, dzień dobry, z tej strony Martyna. Jestem psychologiem odchudzania i psychodietetykiem. W tym wideo chcę Wam pokazać kilka moich sposobów na to, jak przetrwać trudniejszy okres. Okres stresujący, chandrę, nie depresję, pamiętajcie, to słowo jest nadużywane, to jest choroba. Ale na przykład takie momenty jak teraz, gdy jest jesień, zima za oknem, gdy jest spadek energii, gdy wszyscy mamy ciężej w życiu. Co Wam pokażę? Kilka takich trików typowo kondycyjnych. Troszkę związanych z psychiką, z naszym ciałem, z naszym samopoczuciem, z żywieniem, do dzieła. Może to Was zdziwić, ale nawyk, nad którym ostatnio pracuję, to jest wcześniejsze wstawanie. I mówiąc wcześniejsze wstawanie, mam na myśli godzinę 7. Nie jest to łatwe, ale po 10 budziku i po 7 pompce w łóżku w końcu mi się udaje. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlatego, że mam wrażenie, że wtedy jest o wiele łatwiej wszystko zrobić. Mam więcej energii, o wiele więcej chęci do pracy. Do tej godziny 10:00 to już jestem w stanie po prostu podbić świat. Na pewno nie jest łatwo wstawać, wtedy gdy mimo, że ja się obudziłam, to cały świat jeszcze śpi. Istotnym elementem tego wstawania jest ogarnięcie wszystkiego dookoła, a zwłaszcza pościelenie łóżka. Nie wyobrażam sobie pracy bez pościelonego łóżka. To jest taka klamra, która kończy ten nawyk. Rozumiecie? Poza tym, no umówmy się, do takiego pościelonego łóżka nie można z powrotem skoczyć, żeby się przespać. Kolejny istotny element to jest herbata imbirowa. Robię ją rano i najczęściej po prostu sobie stoi na blacie przez kilka godzin. Można do niej dodać miód, można dodać cytrynę, można dodać zieloną herbatę, cokolwiek chcecie. Podnosi moją odporność, daje mi energii i na pewno rzadziej choruję. Jeśli chodzi o naturalne elementy mojego codziennego życia teraz, to też zaufałam wszystkim olejkom, hydrolatom i kwasom i wyrzuciłam wszystkie kremy i balsamy. Dlaczego? Dlatego, że moja skóra o wiele lepiej się wtedy czuje. Jest o wiele bardziej nawilżona i taka spokojniejsza. Muszę Wam pokazać olejek z oregano Oregasept H97, który stosuję zarówno pielęgnacyjnie, jak i profilaktycznie. Po pierwsze, płuczę nim usta, ponieważ Oregasept ma działanie antyseptyczne i zmniejsza stany zapalne dziąseł. Możecie go też stosować punktowo na wypryski, jest naprawdę delikatny, działa cuda. Ale jeśli chcecie kupić olejek z oregano, to musicie pamiętać, że oregano występuje w ponad 40 różnych odmianach i każda z nich różni się od siebie przede wszystkim ilością substancji aktywnych. Kupując olejek, trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiej odmiany oregano został wyprodukowany, bo to świadczy o jego skuteczności. Najkorzystniejszą odmianą pod kątem ilości korzystnych substancji aktywnych i ich proporcji jest oregano vulgare i ten produkt właśnie tę odmianę zawiera. Mam dla Was 25% zniżki, więc możecie sobie zobaczyć w opisie, jeśli chcecie przetestować. Oregasept ma też działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, wzmacnia układ nerwowy i uspokaja. Dlatego kilka kropelek rano do herbaty też sobie dorzucę. Najczęściej przypominam sobie o nim w takim właśnie okresie, gdy mam więcej stresu, gdy jest większa chandra. Co ciekawe, dzięki substancji karwakrol wspomaga też przemianę materii. Pewnie nie powinnam tego mówić jako bloger i youtuber, ale często włączam tryb samolotowy i jestem offline. Odstawiam telefon i dlatego mam znacznie więcej czasu na to, żeby czytać książki, układać puzzle i robić różne rzeczy, które mój mózg po prostu lubi i które mnie relaksują. Stwierdziłam, że stawiam sobie za cel, żeby przeczytać całą Mierzycjadę. Tak, to jest ta seria dla nastolatek, której nigdy nie miałam okazji przeczytać i była super. Cóż, ostatni element, o jakim chcę Wam wspomnieć, to jest coś, co pewnie, czego macie po dziurki w nosie i to jest trening. Zważając na to, że jesteście na kanale o odchudzaniu, prawdopodobnie już o tym wiecie, jak ważne jest to, żeby się codziennie ruszać. Ja sobie, szczerze mówiąc, nie do końca z tego zdawałam sprawy. Gdy byłam w liceum, gdy byłam w gimnazjum, czy nawet na studiach, to było znacznie prostsze. Ktoś nam dokładał do planu zajęć po prostu w WF. Aczkolwiek wtedy często nie miało się stroju i robiło się wszystko, żeby nie ćwiczyć. Teraz trochę żałuję.
ale no cóż, błędy młodości trzeba nadrabiać. Mam dużo wymówek, żeby nie chodzić na siłownię, bo dojazd był bardzo długi, bo zajęcia były zbyt późno, były zbyt długie, bo zapomniałam właśnie stroju. Tak jak wtedy, gdy byłam nastolatką, a teraz po prostu rozkładam matę, zwijam dywan, zabieram ketelka, włączam ulubiony program na YouTubie, no i staram się ćwiczyć. Taka moja rada dla Was to ćwiczyć z lustrem, wtedy na bieżąco możecie korygować błędy postawy. Ja dopiero jak siebie nagrałam, to widzę, jakie błędy wykonuję, dlatego absolutnie proszę się na mnie nie wzorować, pamiętajcie, że nie jestem trenerem. Co ważne, to to, żebyście nie tylko ćwiczyli z obciążeniem, ale także starali się rozciągać. Może przetestujcie sobie jogę, bo ja ostatnio właśnie trochę się w to wkręciłam. Uwielbiam stretching, to jest dla mnie forma medytacji, forma relaksu. Istotne jest też to, żebyście nie zamykali się na jeden rodzaj aktywności i stawiali sobie różne cele. Naprawdę po tym 20-minutowym treningu ma się dość. To jest mój ostatni ulubiony trening z kettlami. Słyszycie go w tle zresztą. Dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony. Szukam czegoś. Zresztą ta pani jest taka piękna. Kto by nie chciał z nią ćwiczyć? Dajcie znać, czy chcecie się na przykład umówić na Instagramie, że będziemy razem coś ćwiczyć. I wtedy robimy live'a i ćwiczymy razem. Poza ćwiczeniami w domu stwierdziłam, że chciałabym przebiec 10 km. To była dla mnie abstrakcja, bo najczęściej biegłam 5. Ale zapisałam się na bieg 11 listopada i udało mi się, ukończyłam bieg i po jakimś miesiącu nieregularnych ćwiczeń rzeczywiście było to możliwe. To naprawdę niesamowite uczucie, że stawiacie sobie jakiś cel i go osiągacie. Polecam każdemu. Dla jednych 10 km to jest śmieszny dystans, bo biegają maratony, dla drugich to jest totalna abstrakcja, tak jak była dla mnie. No i jak było? Martyna, nałóż kurtkę. Ale pamiętajcie, że to od Was zależy, jaki sobie postawicie cel i czy nie tylko go wymarzycie, ale także na niego zapracujecie. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, którą metodę Wy stosujecie, czy jakąś znacie, czy macie jakąś swoją metodę, lepszą, inną, z czymś się zgadzacie, z czymś się nie zgadzacie, macie jakieś inne na ten temat zdanie, dajcie znać, czy też macie problem z tym, żeby tak wcześnie rano wstawać, czy tylko ja jestem takim po prostu odmieńcem. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, jeśli tak, to dołączcie też do Instagramu martynabanasiak.pl oraz do naszej tajnej grupy motywacyjnej Inspiracja i Motywacja Team. To jest ważny moment, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy zrobili jakiegoś live'a właśnie na Instagramie i razem sobie poćwiczyli. A, no i właśnie, napiszcie też w komentarzu, to jest najważniejsze, żebyście mi napisali, jakie macie swoje ulubione treningi i czy ćwiczycie w domu, czy gdzieś na siłowni.